Thank you.
dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Cisza. Są takie tłumy, witamy Państwa bardzo gorąco. Przede wszystkim chcemy przywitać bardzo serdecznie i ciepło panią Teresę Starowiejską. Nie będzie żadnego skandalu, Franka dzisiaj z nami nie ma, ale na pewno gdzieś tutaj koło nas stoi. Czuwa nad nami. Otwieramy wystawę, która... Zazwyczaj jak się otwiera wystawę, to z Niną mówimy, że nie wiem, jest wyjątkowa, jedyna, premierowa i tak dalej. No bo tak jest. Ta wystawa ma w sobie, w tych obiektach, które Państwo możecie zobaczyć, obrazy, które powstały nie w celu powieszenia na ścianie, no w pewnym sensie komercyjnym tak, bo to była scenografia do sztuki, ale one miały żyć tylko na scenie w trakcie gry aktorów. Powstały w 1978 roku do sztuki Oni i gdzieś na zapleczu Teatru Ateneum były przechowywane z pewną pieczą obitością. Do Niny zgłosił się nasz znajomy, przyjaciel Niny, który jest w dalszym ciągu scenografem w Teatrze Ateneum. Ja powiedział, że właśnie są takie obrazy, czy my byśmy nie chcieli ich pokazać. No to właściwie samogra i gratka. I tak do tego doszło. Franek w czasie życia zrobił parę scenografii, z tym, że najbardziej zdokumentowana scenografia jest w tej książce, którą Franek właściwie tworzył. To była scenografia do Teatru Wielkiego w Łodzi, do Króla Ubu. I tu rzeczywiście są i zdjęcia z realizacji scenografii, i projekty kostiumów, i tak dalej. Niestety z tego na razie nie mamy wiadomości, żeby była dokumentacja fotograficzna, chociaż podobno Teatr Ateneum w tej chwili archiwizuje to wszystko. To, co jest jak gdyby istotnym elementem zewnętrznym, to jest plakat do tej sztuki, do Onych. I pomysł był taki, że pokazujemy te biało-czarne, matowe obrazy i do tego dodajemy z różnych okresów rysunki, które powstawały no, w trakcie życia Franka i jego twórczości. I to jest idea tej wystawy. W zasadzie ja nie mam nic do dodania, bo dziękuję bardzo. Tutaj mogę podziękować Marcinowi Stajewskiemu za to, że w ogóle zwrócił nam uwagę na to, że są te prace i one widać, że w nie najlepszym stanie, ponieważ to było właściwie były wypożyczane na niektóre wystawy, ale generalnie one były w magazynie i w związku z tym stan ich jest taki, jaki jest. No i poza tym, żeby uzupełnić te biało-czarne prace, chcieliśmy troszkę pokazać, urozmaicić wystawę i pokazać mniejsze formaty, bardziej zresztą, znaczy no tańsze i bardziej na kieszeń Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjście. Długa przerwa była wakacyjna, ale teraz mamy nadzieję, że będziemy się częściej spotykać. Bardzo wzruszona, że taka wystawa powstała i że tyle ludzi docenia i że pamięta, bo tu chodzi też o pamięć, o artyście, różnie bywa, prawda? A Franek jest jakoś wiecznie żywy i wydaje mi się, że ta pamięć jest tak ładnie pokazana jak przez galerię na Korpie. No, to wszystko. Co do pamięci, o której Teresa powiedziała i co do tego, co Nina powiedziała, że te mniejsze są w dostępniejszych scenach, te większe
są też w nie bardzo wysokich cenach, ale wymagają trochę większej ściany. Natomiast pamięć o franku, oprócz tej, którą wszyscy mamy, Państwo na pewno będziecie mieli dużo lepszą, sądzi jedną od śniadania do dostępu, jak będziecie kupowali. Dziękujemy i zapraszam do wypicia za pamięć franka. Zaraz po śmierci mojego męża Franka pierwsza galeria, pierwsze miejsce, które zrobiło wystawę, to galeria właśnie ta tutaj. I to też trzeba podkreślić. Za życia kilkanaście. Ale że właśnie, że to było dosłownie niemalże natychmiast. Ja tylko bym śmiało powiedzieć, że myśmy byli zaprzyjaźnieni z Frankiem. I jak Franek miał jakąś serię na przykład ciekawych uwag, które uważał za interesujące, natychmiast dzwonił. I rzeczywiście, te, łącznie z toaletą naszą, mamy. Toaleta, tak, więc powinniśmy brać, biletować tak zwanie. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do lampki za pamięć o Franku. Wszystko.
Kurwa, żeby sobie czas podjąć, 15 osób, 3 osób.